Cześć, mam na imię Izabela Grat, pracuję w Homeplus Bydgoszczy w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Obecnie na stanowisku pełnomocnika zarządu do spraw strategicznego rozwoju biznesu i sprzedaży. A zatem zajmuję się współtworzeniem koncepcji biznesu, czyli planowaniem strategicznym w długiej i w krótkiej perspektywie czasu oraz zarządzaniem sprzedażą. Argumentem dla rozpoczęcia studiów dla mnie argument był tylko jeden, od zawsze. Chęć rozwoju swojego intelektualnego kapitału, swoich kompetencji. Pomysł ten pojawił się, przyznam, już dawno. Jakkolwiek z uwagi na pracę poza Polską przez 10 lat, odłożyła się decyzja w czasie, niemniej po powrocie na stałe do domu już po 6 miesiącach aplikowałam na dwie uczelnie, wybierając ostatecznie, szczęśliwie dla mnie, jak się okazało, WSP Merido. Nie bez znaczenia była również rekomendacja kolegi, wspomnę, Michała Iwańskiego, który studiuje obecnie na drugim roku. Tak więc ja już jestem obecnie po 6 zjazdach. I tuż mogę powiedzieć, praktyka potwierdza tylko, że te przypuszczenia i oczekiwania wobec studiów jako takich, wobec zajęć nie odbiegają od tego mojego pierwszego wyobrażenia. Dla mnie takim elementem, który generalnie kierował mnie w stronę programu MBA, było to, że po pierwsze studia te opierają się na studium przypadku, co było przypuszczeniem, a teraz się potwierdza w praktyce, że jest takim dodatkowym smakiem. Ten zastrzyk intelektualny, który referuje do rzeczywistych sytuacji politycznych, gospodarczych, do osób z życia politycznego czy z życia gospodarczego, jest dużo bardziej ciekawy. Taką wiedzę przyjmuje się z dużo większą chęcią. Jest to nauka dużo bardziej efektywna, więc absolutnie nie żałuję tej decyzji, mogę polecić każdemu. WSB Merito jako uczelnie też. Cała organizacja studiów, prowadzenie pierwszego roku studentów, rola opiekunki roku Marty Kawickiej, mogę tylko przyklasnąć, jak troszczy się o cały rok, jak zabiega o to, żebyśmy byli dobrze poinformowani, żebyśmy odnaleźli się w tej nowej studenckiej rzeczywistości. A koledzy i koleżanki, 22 osoby, bo nasza grupa jest spora, 23 osoby w sumie, a zatem te pozostałe 22 osoby, no cóż, wspaniali ludzie, nic dodać, nic ująć, dopełniają tylko tego mojego całego bardzo pozytywnego obrazu.